No. Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Scarface po swojej wygranej walce. Siemaneczko, wszystkim witam. Czy emocje już ochłonęły, bo już tutaj miałeś okazję porozmawiać z wieloma osobami, nie tak. Tylko dziennikarzami. Tak, tak, nie, no emocje już troszkę opadły, te endorfiny troszkę już są stonowane. No i co, no i fajnie, no wygrana super, w super stylu. No tutaj usłyszałem od włodarzy, że za szybko, no ale no na tyle mi pozwolił przeciwnik, dał mi ułożyć walkę pod swoje dyktando, więc no co, no wygrana teraz, nie? No tak, i można powiedzieć, że przygotowywałeś się tutaj solidnie i widać tego efekty. No tak, tak, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj już w hotelu, okres przygotowawczy przebiegł bez żadnych udziwnień, utrudnień, bez kontuzji oczywiście. Mocno przepracowane 3 miesiące, bez tygodnia, fizyka zbudowana monstrualna, dynamika wysparowany, wytrenowany, robota zrobiona, super, cieszę się. W ilu procentach pomogły ci skarpetki w tej walce? A no słuchaj, no w 50% skarpetka z Hulkiem i w 50% skarpetka z Kapitanem Ameryką. A która i w jakiej kolejności, jakie to ma znaczenie dla ciebie? Znaczy, znaczenie to chyba było w sumie przypadkowe, bo akurat tą rozwinąłem pierwszą. Lewa noga spycha i lewa ręka też. Kapitan Ameryka dokręcił tamtym prawym, ale lewy sierpowy podobno go tam odciął za pierwszym razem, którego tak naprawdę sam nie widziałem, muszę to wszystko obejrzeć. To była adrenalina, więc to dopiero wszystko przeanalizuję na spokojnie w domku. No. Po walce ja miałem wrażenie, że zostałeś wołany i że być może, że czy byłbyś zainteresowany walką w turnieju. Przynajmniej tak, jak zobaczyłem, że pewna tutaj osoba z organizacji do ciebie podeszła. Mówię, czy była taka opcja w ogóle, czy to tylko moja wyobraźnia? Nie, nie, nie. Tu chodziło bardziej o stronę techniczną tego typu, że któryś z zawodników miał nieodpowiedni suspensor. Ja miałem pełny suspensor zabudowany, bokserski i po prostu użyczyłem komuś tam. No i to właśnie tak wyglądało. Nie, nie, w turnieje się nie pcham, chociaż dzisiaj widzę, jak ten turniej jest obstawiony, no to byłyby szanse tutaj na zrobienie tego, mimo tych wielkich chłopów, którzy są, ale no tutaj masa taka już duża, za duża ona nie robi, to oni będą mocni w przerzucaniu żelastwa, nie obrażając nikogo tutaj, bo każdy jest zawodnikiem trenującym, ale w przerzucaniu żelastwa będą mocni, ale tutaj jednak te dynamiczne ciosy, tak jak widać teraz, co zrobił Arman, nie wiadomo z której strony, nawet wszyscy myśleli, że to było zderzenie głowami, a to był cios lewy sierpowy, którego nie widać. Ja myślałem, że to było obalenie w ogóle. Wyglądało jak obalenie, a to był lewy sierp na szczenek, który po prostu odciął prąd. No i co, no fajnie, Arman jest bardzo mocnym zawodnikiem. Miałem okazję raz w listopadzie, może sparować, to już powiedziane, ale takie zadaniówki robiliśmy i poczułem jego lewą rękę i naprawdę bije na pewno chłopak mocno. Więc nie dziwię się, że jak nawet taki niewidzialny cios, który teraz widzimy na powtórce, poszedł, to był bardziej taki lewy sierpowy, lewy prosty, nawet taki rzucony. Chłop padł, no i co, albo po prostu nie był gotowy po prostu na polską siłę i tyle z Kałasznikowa, nie? Dzięki wielkie, miało być krótko, jest krótko, piąteczka i mam nadzieję, że niedługo się widzimy, bo chyba zbyt dużo obrażeń nie masz. Jest wszystko w porządku. No to kto wie, być może Gromda 13. Mam nadzieję. Dzięki jeszcze raz, piąteczka i gratuluję. Dziękuję.